dzisiaj w Katowicach drużyny pokazały taki futbol, jaki można było w tych warunkach prezentować. Jeżeli chodzi o wynik, my jesteśmy w sumie też zadowoleni. Ta pierwsza połowa może należała troszeczkę bardziej do nas, bo mieliśmy częściej może przy piłce momentami, mieliśmy sytuacje fajne, druga połowa do gospodarzy. I wracając do tych moich pierwszych słów, na tyle ile mówię, boisko pozwalało, tak chwała jednej, drugiej drużynie, że próbowali oprócz jakichś takich prostych środków też jakąś taką kombinacyjną grę prowadzić. Wynik sprawiedliwy, pierwsza połowa na korzyść drużyny Gryfu. Nasza druga, generalnie można by to było ocenić w kategoriach, bardziej zależało drużynie gości w pierwszej połowie. My w drugiej byliśmy zdeterminowani, żeby robić wynik, stąd też wynik 1-1. Faktycznie boisko jeszcze wczoraj kompletnie się nadawało do gry, dzięki pracy wielu ludzi związanych z klubem, jak również zawodników, udało się to boisko przygotować. Ta determinacja, która wczoraj była widoczna u tych ludzi, dzisiaj dopiero w zespole była widoczna w drugiej połowie. Ale cieszę się, że w ogóle można było na to liczyć. Stąd też jak najbardziej sprawiedliwy wynik i myślę, że mimo bardzo trudnych warunków, bo kto nie był na tym boisku, ja przeszedłem się po meczu w tym boisku, naprawdę tam grać i wymienić kilka podań celnych, to był kunszt. I dlatego szacunek dla jednych i drugich za oddanie serca i wszystkiego, co mieli w dniu dzisiejszym. I w miarę moim zdaniem przyzwoite widowisko stworzyli. Wszystko.